Cześć, w tym filmie powiem Wam, jak można sobie dodatkowo ułatwić pracę z przyspieszeniem klipu. Załóżmy, że macie taką sytuację, macie swój film na timeline'ie i nie chcecie go w żaden sposób przesuwać. Jest wszystko tutaj dograne z dźwiękiem i przesunięcie reszty klipów nie wchodzi w grę. A ten klip chcecie upchnąć w tej małej luce. Możecie oczywiście kliknąć po ówczesnym zablokowaniu linii, żeby Wam się nie przesuwały, prawym klawiszem myszy i dać Change Clip Speed. I tutaj próbować wpasować się akurat w tą lukę, tak aby nie zjechać sobie, nie zniszczyć kawałka klipu. Ale jak widzicie, jest to dość ciężkie, dlatego możecie kliknąć dodatkowo sobie prawym klawiszem myszy na ten klip, dać Retime Curve i tutaj kliknąć w lewym górnym rogu Retime Frame, zaznaczyć Retime Speed. Pojawia Wam się dodatkowa linia. Teraz, jak sobie powiększymy cały klip, widzimy, że ruszając tą linię w górę i w dół, dodajemy przyspieszenia w naszym klipie. Pojawia się ono dokładnie tutaj na dole, w tym miejscu. I teraz możemy idealnie dopasować sobie nasz klip do naszej wolnej luki na timeline'ie. W tym filmie to wszystko, dzięki za oglądanie, na razie, cześć!